Witam. W jednym z moich poprzednich filmów opowiadałem Wam, jak definiować strukturę prezentacji. Dzisiaj opowiem Wam, jak definiować strukturę slajdu. Elementy struktury slajdu, które chciałbym omówić, to kolumny, bloki, twierdzenia, wyliczenia, listy definicji oraz podświetlenia. Pierwszy z moich slajdów chcę podzielić na dwie kolumny. W tym celu muszę użyć otoczenia o nazwie columns. No i tutaj w obrębie tego otoczenia muszę umieścić komendy column. Każda z nich rozpoczyna mi nową kolumnę. No, za dużo usunąłem. No i tutaj jako argument musimy podać określenie szerokości. Chcę sobie podzielić na dwie kolumny, no i szerokość każdej z nich niech wynosi 50% szerokości tekstu. Zapisuje się to następująco: 0,5, no i komenda text width, która nam zwraca szerokość tekstu. No i poniżej umieszczam treść kolumny. Kolumnę numer 2 rozpoczynam dokładnie w taki sam sposób, czyli też od komendy kolumn. Załóżmy, że tworzymy prezentację na potrzeby obrony naszej pracy dyplomowej. W takim przypadku na jednym z pierwszych slajdów powinniśmy zamieścić informację, jaki był cel naszej pracy. No więc taki slajd w tym momencie spróbuję przygotować. No i załóżmy, że mamy jeszcze jakieś dodatkowe dwa teksty przed akapitem zawierającym cel pracy i po tym akapicie. No i zobaczmy, jak to wygląda po skompilowaniu. No, przyznacie, że cel pracy jest słabo widoczny. Tak? Trzeba się wczytać w tekst, żeby znaleźć fragment, który jest poświęcony opisowi celu mojej pracy. Powinienem w takim przypadku cel pracy w jakiś sposób wyróżnić. Elementem wyróżniającym, który tutaj zastosuję, będzie blok. Blok definiuje się za pomocą otoczenia o nazwie blok. No i muszę tylko wyspecyfikować tytuł bloku, jaki ma się pojawić. Czyli niech to będzie blok pod tytułem cel pracy. No i zobaczmy, no teraz cel pracy jest widoczny od razu, na pierwszy rzut oka. Jakie mamy inne rodzaje bloków? Mamy blok przykładu oraz blok alertu. Czym się one różnią? No zobaczmy. Tak, czyli pierwszy z tych bloków, o którym wspomniałem, to jest blok przykładu, czyli example. Blok. No, blok przykładu różni się w stosunku do bloku zwykłego kolorem. No, czyli tutaj tytuł bloku nie powinien być w tym momencie cel pracy, no ale na przykład jakiś przykłady użycia. No oczywiście nie będzie tutaj cel pracy, tylko coś tam innego. No
ósma i ostatni z wymienionych bloków to jest blok alertu. Tutaj skopiuję blok przykładu i zmienię go na blok alertu. No i niech się nazywa ostrzeżenie. Jeżeli nasza praca jest z matematyki, no to z reguły zawiera ona różnego rodzaju twierdzenia, dowody, definicje i temu podobne. LaTeX oferuje nam kilka otoczeń, które pozwalają nam na umieszczanie takich elementów na slajdzie. Załóżmy, że chcę umieścić treść jakiegoś twierdzenia. W tym celu użyję otoczenia o nazwie Theorem. No i zobaczmy, jak wygląda. No to treść tego twierdzenia została wyróżniona tak samo jak na przykład cel mojej pracy, czyli za pomocą bloku. No, różnica jest taka, że w przypadku bloków możemy określić tytuł bloku, natomiast w przypadku tych elementów, takich jak twierdzenia, dowody i tak dalej, tytuł tego bloku jest określany automatycznie przez LaTeX. No, czyli jak mamy twierdzenie, no to też powinniśmy przedstawić dowód tego twierdzenia. No, zwracam uwagę, że zarówno twierdzenie, jak i dowód nie zostały ponumerowane. Numerowanie nie miałoby w tym przypadku sensu. No, trudno wymagać od słuchaczy, żeby zapamiętywali numery twierdzeń lub numery dowodów. Żeby im ułatwić rozeznanie, możemy twierdzenie opatrzyć nazwą. Taką nazwę umieszczamy w nawiasach kwadratowych. No i może zobaczmy jeszcze parę innych elementów, którymi dysponujemy. No na przykład definicja, jak będzie wyglądał blok definicji. No, w tej chwili zarówno twierdzenie, dowód, jak i definicja mają taką samą kolorystykę. Tak naprawdę kolorystyka tych bloków zależy w głównej mierze od użytego stylu. Slajdy służą wprowadzeniu do tematu, mają za zadanie ukazać najważniejsze kwestie, które poruszymy w swoim wystąpieniu. W związku z tym nie należy w prezentacji umieszczać całych akapitów. Aby polepszyć czytelność, nie należy umieszczać całych zdań, a stworzyć listę haseł czy też listę równoważników zdań, które następnie będziemy rozwijać. No kochani, spróbuję w związku z tym przerobić mój slajd tak, żeby był on zgodny z tym, co przed chwilą powiedziałem. No i tutaj zanim przerobię, to zwrócę uwagę na taki drobny fakt. Tutaj mam akapit poświęcony jakimś dwóm zagadnieniom matematycznym, co to jest zbiór, co to jest sinus, i tutaj mamy drugi fragment, krótki opis języka Ruby. To są dwa różne zagadnienia. No, są dwa różne zagadnienia, więc ja je w kodzie źródłowym oddzieliłem pustą linią. Tak, czyli tutaj mam pierwszy akapit, drugi akapit. Pusta linia w LaTeX-u oddziela akapity. No, jak to
zobaczymy, to na slajdzie to będzie jeden fragment tekstu. No więc jeżeli w tym momencie zacząłbym wyjaśniać określone pojęcia, które tam znajdują, połowa słuchaczy by pewnie nie zwracała w ogóle uwagi na to, co mówię, byłaby zajęta czytaniem tego, co tam jest napisane. No, w związku z tym musimy przerobić zdania na listę haseł bądź równoważników zdań. No i w jakiś sposób powinniśmy odróżnić ten górny fragment zawierający definicję od tego dolnego zawierającego krótką charakterystykę języka Ruby. No, czyli w tym przypadku, w przypadku tych pojęć matematycznych, ja użyję otoczenia, które nazywa się description, bo otoczenie description umożliwia mi stworzenie listy definicji. Jak taką listę definicji się tworzy? Piszemy begin description end description. No i tutaj musimy każde pojęcie poprzedzić komendą item i treść pojęcia umieścić w nawiasach kwadratowych. Tak, czyli wpisuję tutaj item w nawiasie kwadratowym. Umieszczam samo pojęcie, natomiast opis pojęcia umieszczam na prawo od nawiasu kwadratowego zamykającego. Podobnie postępuję z pojęciem sinusa. No i zobaczmy. No, teraz pojęcia zostały wyróżnione w inny sposób niż opis tego pojęcia. Tak, natomiast w przypadku opisu języka Ruby muszę te cały akapit zawierający następujące po sobie zdania przerobić na wyliczenie. Takie wyliczenie na pewno będzie czytelniejsze niż taki cały fragment tekstu. No i przy okazji muszę zastąpić zdania równoważnikami lub hasłami. Użyję do tego celu otoczenia o nazwie itemize. Znane nam już otoczenie, ono się pojawiło w naszych poprzednich filmach. No więc spróbuję to przerabiać. Czyli tutaj będzie opis języka Ruby. Tak. Czyli tu będzie tak, język Ruby, dwukropek. No, interpretowany. To zostawię w pełni obiektowy. Typowanie. No. To przerobię to następująco. No, ten fragment może jest mało istotny, czyli go usunę. Jego twórca połączył części ulubionych języków. No więc umieścimy te informacje w tej liście
Dobrze, skompiluję swoją prezentację. A tutaj jeszcze to zakomentuję. No, jak widzicie, teraz ten slajd jest o niebo czytelniejszy w stosunku do tej poprzedniej wersji. No, może żeby polepszyć czytelność, podzielę go na kolumny, to już umiemy zrobić, czyli tak, to bym umieścił w pierwszej kolumnie, natomiast opis języka Ruby w drugiej. No i tutaj mam niepotrzebnego itema, to go usunę. No tak, może jeszcze tylko wyrównam obydwie kolumny, tak żeby górna część kolumny lewej i górna część kolumny prawej się pokrywały. Robi się to następująco. Tutaj w obrębie komendy begin columns wpisujemy literkę T. No i teraz jeszcze jedna rzecz, mianowicie mam tutaj fragment tekstu z wypowiedzią twórcy języka Ruby. I może żeby ten fragment był czytelny, przeniosę go do kolumny numer 1, bo tutaj w kolumnie numer 2 on mi się nie zmieści. Dobrze, czyli tutaj w tym miejscu. No i zobaczcie, tak to wygląda na dokumencie PDF. Mamy tutaj zdanie, no i tutaj mamy fragment z wypowiedzią twórcy języka Ruby. No, czyli to cytowanie jego wypowiedzi powinno odróżniać się w jakiś sposób od pozostałej treści zdania. Czyli w tym celu użyję otoczenia quote. No tak, czyli jak widzimy, ta wypowiedź Matsa została w specjalny sposób oddzielona od tego poprzedzającego zdania wcięciami akapitowymi oraz nową linią.
No i wreszcie zostało mi ostatnie zagadnienie do omówienia, jakim są podświetlenia. Jeżeli pewien fragment tekstu ma zostać wyróżniony, do tego celu powinniśmy użyć komendy alert. Czyli w moim przypadku chciałbym słówko Ruby, żeby było w jakiś sposób wyróżnione, w jakiś sposób podświetlone. Czyli użyję do tego komendy alert. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało w dokumencie PDF po skompilowaniu. No, napis Ruby został wyróżniony na czerwono. W większości użytych przez nas motywów graficznych zostanie on wyróżniony na czerwono. No, są motywy graficzne, które wyróżniają tekst alertu nie na czerwono, ale w jakiś inny sposób. No, spróbuję zamiast Cambridge US użyć innego motywu. No, na przykład taki. O, zobaczcie, teraz zamiast czerwonego napisu Ruby mamy niebieski napis Ruby. Wrócę do poprzedniego motywu. No i teraz tak, jak ktoś będzie czytał ten slajd, no to troszeczkę się zdziwi. Tutaj mamy fragment slajdu poświęconego zagadnieniom matematycznym. Tutaj mamy natomiast fragment poświęcony opisowi języka Ruby. Czyli powinniśmy w jakiś sposób oznaczyć ten fragment, że to jest fragment związany z matematyką, a to jest fragment związany z programowaniem. Czyli powinienem użyć podświetlenia za pomocą komendy structure. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądał nasz slajd po zastosowaniu komendy structure. No, czyli tutaj napiszę tak. A tutaj mam opis języka Ruby, no czyli niech to będzie element typu structure, język Ruby. No, może tam już pojawiło się język Ruby, to może tutaj obszerniejsze zagadnienie, charakterystyka języka Ruby. Jak więc można zauważyć, komenda structure wyróżnia podany tekst tak, aby wyglądał jak element struktury prezentacji. Można jej więc użyć w celu np. wyróżnienia tytułu akapitu. Zastosowana kolorystyka zależy od motywu, który został użyty.